Siemaneczko moi drodzy, jestem Bielek6, a to jest kolejny odcinek o wszystkim i o niczym, czyli moich vlogach o wszystkim i o niczym. Słuchajcie, w życiu każdego zagrajmera, vlogera czy coś takiego przychodzi coś, o czym nie ma pojęcia. Czyli w moim wypadku vlogi, których sam w sobie prowadzi gamy, gdyż vlog, czyli wideolog, w dokładnym sensie jest to, pomyślmy. Log to dziennik, wy to jest wideo. Czyli powinienem mówić, co się wydarzyło w moim jakże popierdolonym i pełnym bez sensu życia. Zabrzmiał jak emo. Wiem, nie mam okularów, musicie mi wybaczyć, gdyż zostawiam je w samochodzie. Tak, chyba, okej. Mniejsza. Słuchajcie, jak wiecie, wróciłem z tej cholernej Bułgarii. W sumie nie mogę powiedzieć cholernej, prawda? Bułgaria sama w sobie jest ciekawym krajem. Ponieważ godziny życia polegają tam tak. Wstajecie o 13, idziecie na śniadanie, idziecie na plażę, siedzicie tam do godziny 22, wracacie, przebieracie się, idziecie na kolację, po czym idziecie na imprezę, o 6 nad ranem wracacie do swojego lokum, idziecie spać i znowu budzicie o 13. Bo samo miejsce, w którym byłem, czyli słoneczna plaża z Honey Beach, ma to do siebie, że... Uwaga, postrzypi, bo to moje niestety nieszczęsny fotel. Ma to do siebie, że 4 miesiące, 2 miesiące przed wakacjami jest ogólnie sezon turystyczny, czyli 4 miesiące turystyki, po tym nie ma nic do następnego miesiąca, dlatego, gdyż jako iż Sanek już opiera się głównie na turystach, natomiast to po prostu jest później zamykane. Dużo imprez jest zamykanych, dużo jadalni, restauracji jest zamykanych itd., itd. Tak ta woda jest na kaca. I to ma to do siebie ten urok, że kiedy na przykład przyjedziecie do Bułgarii, w sensie do Sunny Beach, kiedy nie ma sezonu, zobaczycie puste miasto. Mogę tam, wiecie, jak na starych westernach, jak latają te takie, Jezus, te snopy, takie chrustu i tak mogłyby latać tam, naprawdę. To miasto jest wtedy wymarłe, zabite dechami i ogólnie. Ale fajne jest to, że tam nie ma tak jak w Polsce, że czy sezon turystyczny, czy nie. Chociaż w Polsce istnieje sezon turystyczny, nad tym musiałbym się zbyt długo rozchodzić i nie chcę mi się. Sezon turystyczny, nie mogą w nim wykonywać żadnych budów, chyba że są bardzo potrzebne. Na przykład nie będzie tak, że kupimy sobie miejsce w hotelu, a naprzeciwko ktoś będzie budował i co rano będzie nas, nie wiem, budził dźwięk wiertarki albo pracującej koparki, ciężarówki czy czegoś takiego. Nie mają prawa. Mają prawo dopiero po sezonie, czyli po sierpniu, chyba od września, nawet nie wiem, czy jeszcze przez wrzesień nie mogą, do następnego miesiąca. Właśnie do miesiąca, nie pamiętam którego, wiem, możecie mnie zabić. No i co mogę powiedzieć? Na pewno Bułgaria jest fajnym krajem tak do wyleniwienia się. No i tu mnie uderzyła jedna rzecz, że wiecie, w Bułgarii 30 stopni, na szczęście nie było aż tak parno, więc dało się to przeżyć. Ale ból jest taki, że gdy wróciłem do Polski, wierzyłem, ale fajnie, wrócę sobie do Polski, będzie zimno, chłodno. W końcu wrócę do tych moich ukochanych klimatów, gdzie nie muszę codziennie chodzić w krótkich spodenkach, tylko mogę się ubrać w moje jeansy, moje polo i cieszyć się światem. Okazało się, że na zewnątrz panuje temperatura 35 stopni. No cóż, ja wierzę, że się cieszycie. Ja się akurat nie cieszyłem, bo było dzisiaj strasznie upalnie, wczoraj też było strasznie upalnie. Ale nie mamy co marudzić. Kto mnie kocha? Aha, to mnie kocha. Okej. Ale nie ma co marudzić, więc trzeba korzystać z życia, cieszyć się nim i tak dalej. I zacząłem pierdolić. Dalsza rzecz jest taka, że wczoraj, gdy wróciłem z tej całej Bułgarii, oczywiście wróciłem do domu, wiecie, ogarnąłem się, siedziałem 5 godzin na kompie, no bo to jestem ja. Dalsza, że tak powiem, moja część polegała na tym, że zebrałem się, tak mamy rytuał z moim dobrym przyjacielem Dawidem, że od czasu do czasu przyjeżdżam do niego, biorę Xboxa, tak, jestem posiadaczem konsoli Xbox 360. Jeśli ktoś jest bardzo chętny, ale nie jestem pewien, bo na Xboxie nie siedzę za często, możecie sobie zobaczyć Gamer, tak, Tomek Kraków przez 2K i tam jestem ja. Jeśli ma 38 tysięcy, 39 tysięcy gamerspela, to jestem ja. Polecam się. I mamy ten nasz rytuał, więc tak jak przyjechałem do niego, w sumie tak a to przyjadę do niego, no to spoko, pojechałem do niego. Jezus, ale ja mówię bez sensu, czemu wy tego jeszcze słuchacie? Ja naprawdę nie rozumiem, YouTube jest dziwny. I do rzeczy. Siedzieliśmy, graliśmy, bawiliśmy się i tak dalej, ale pierwszy raz nocka trwała tylko do wpół do pierwszej, gdyż niestety mój organizm nie wytrzymał. Zazwyczaj siedzimy do 6-5, no ale tak to bywa. Ale dlaczego o tym napominam? Jak wiecie,
swoim kuriozum sprzedaży okazał się Minecraft na konsolę 360. Oczywiście nie mogło zabraknąć, żebym go nie kupił, ale dlaczego? Nie dlatego, że Minecraft na kompie mi nie wystarcza, nie dlatego. Chodzi mi o to, że zastosowali super rzecz, która pozwala nam grać na split screen, czyli na dzielonym ekranie, na 4 osoby. To jest cudowna rzecz i twórcy, którzy pakują taki tryb do gier, zdają sobie sprawę, że jak ktoś ma konsolę, to często bierze ją na imprezę czy coś takiego, albo nie wiem, idzie do kumpla i grają w 2 osoby. O to mi chodzi. Czyli tryb split screen dzielonego ekranu, którego jestem zwolennikiem, kocham go i tak dalej, dlatego może w takim moich ulubionych grach na Xboxa są właśnie wszystkie gry z serii Halo, od Halo 3 do Reacha i mam nadzieję do 4, która wyjdzie, na którą bardzo czekam. I Minecraft też ma split screen, jak i wiele gier, ale nie chcę się aż tak rozpowiadać na ten temat. Do rzeczy. Co mi się podobało? Co było dla mnie cudowne i fajne? Wiecie, czym był Minecraft, kiedy był jeszcze fajny i cudowny? Tym, że był krainą, która była tak zmielona. Mogły być nagle latające wyspy, nie wiem, nagle idziesz, a tu góra lewituje się, zastanawiasz, co się stało. I tak dalej. Odkąd weszły biomy, czyli totalne ukierunkowanie Minecrafta na pełne, że tak powiem, na pewne... jakby to powiedzieć? Podzielone na krainy, wiecie, dżungle, śniegi, góry, równiny i tak dalej. Minecraft stracił w pewien sposób swój urok. Wiem, że możecie zacząć ze mną nie zgadzać. Nie, bo teraz jest fajnie, jak chcę zbudować się na śniegu, to buduję się na śniegu. Jak chcę zbudować się na pustyni, to buduję się na pustyni. Nie, pustynię też kiedyś buduję. Jak chcę się zbudować w dżungli, to robię pierdolony szałas z raminkami na drzewie. Nie, sorry, zapierdolony, ale wiecie, burlaczki, to sprawa. Otóż dla mnie nie. Dla mnie Minecraft był cudowniejszy, kiedy był nieprzewidywalny, a krainy, które zwiedzaliśmy, za każdym razem zapierały dech w piersi. Wiem, jestem chory psychicznie, ale mam do tego prawa, tak więc jeśli ktoś zastanawia się nad zakupem Minecrafta na konsolę, powiem wam, jeśli macie 2 pady, przynajmniej, jeśli macie 4, to już w ogóle, kupcie, bo warto. W sumie idąc za tym krokiem, co mógłbym dalej powiedzieć od rzeczy? Powiem wam, usłyszałem ci ciekawą teorię na temat sukcesu Angry Birds. Ja mam dość dobry słuch, no gumowe ucho można powiedzieć, więc gdy siedzę w jakimś miejscu, na przykład w knajpie, słyszę wszystko, co się dzieje naokoło. Usłyszałem rozmowy pewnie informatyków, bo rozmawiają na temat różnych aplikacji, które powstały na komputer, na telefony, smartfony i tak dalej. Jednym z ich, że tak powiem, powodów dyskusji było coś, co pewnie wszyscy znacie, a najprościej mogę to pokazać, pokazując wam na moim do dupy telefonie to cudowne menu, czyli Angry Birds, o którym wie nawet Grażyna Żarko. Tak, wiem, Grażyna Żarko to ściema z boku. Usłyszałem, że sukces gry Angry Birds zależy od Putina. Żeby nie było, że wiecie, że zaraz mi tu spec nas skoczy przez okno. Chyba. Usłyszałem taką teorię, że podczas jednego wywiadu, kiedy był pan Putin i rozmawiał z tam ogólnie z reporterami, tam opowiadał coś o telefonie. Nie wiem w ogóle, co to strzelił. Może ja się przesłyszałem i chodziło o niemo. Puty jako dziwka? Nie. No wiecie, o co mi chodzi. Słyszałem, że sukces Angry Birds tkwi w tym, że Putin podczas jednego z wywiadów powiedział, że pogrywa sobie w Angry Birds. Nie, ja w to też nie wierzę, ale brzmiało ciekawie. Teoria. Wyobraźcie sobie to. Panie premierze, proszę nam powiedzieć, co zrobił pan dla swojego kraju? Wspieram gospodarkę i rynek informatyczny. Jak pan to robi? Gram w Angry Birds. To było durne, jak większość tego filmu, ale na logikę... Nie, to nie ma logiki. Dobra, outro. No i co, wybrzyska? Kurde, dacie wiarę? Pierdolę do kamery już chyba kilka minut. Może więcej niż kilka minut. Powiedzmy, czy mógłbym wam jeszcze coś ciekawego powiedzieć? Kurczak belek. Nie, myślę, że już wypompowałem, że tak powiem, swoje o wszystkim i o niczym. Ale w sumie mogę... Wiecie, jak to jest? Dużo youtuberów wymusza komentowanie pod swoimi filmami.
i wymusza w cudzysłowie. Mówią, powiedzcie mi, co o tym myślicie. Na tej zasadzie to jest bardzo fajny zabieg, który pozwala wszystkich zmanipulować, że on chce znać twoją opinię. Najczęściej też chce ją znać, ale fajnie to podbija w komentarzach. Tylko jest jedno. Nawet nie mam pojęcia, po co to robić, dlatego może to nie jest zmuszenie, to jest moja chora psychika. No dobra. Co bym mógł was zapytać? Pomyślmy. Dam najbardziej oczywisty temat, na który wypowie się każdy. Czy ty i ty i ty i tam też uważasz, że ten kwadratowy świat pod tytułem Minecraft był lepszy, kiedy był ten dziwny kosmiczny generator? Czy teraz, kiedy jest biomowy? Basta. Dobra, starczy tego mojego pierdolenia. Słuchajcie, moi drodzy, jeszcze tak z kilku nowinek. Powiem wam, na wyjeździe w Gdyni, na którym byłem, kupiłem pierwszą w swoim życiu, przyznaję się, pierwszą oryginalną płytę CD. Grupy, którą wiedziałem, że ją kupię kiedyś i mam taki plan, żeby kupić wszystkie albumy i sobie później w mieszkaniu powiesić, ale do tego jeszcze dużo. I moja ulubiona grupa to tam-dal-dam. Tak, jestem fanem Linkin Park od czasów pierwszych albumów przez Minutes to Midnight, które było w sumie było nawet dobre. Do... później płyty, której jedynym fajnym kawałkiem był Cataclysm, którym pewnie wiecie, która to była. No i do Living Things. I powiem wam jedno, płyta Living Things naprawdę mi się podoba. Ma fajne kawałki. Co prawda ciężko mi czasami rozumieć, które jest które. No dobrze, Lost in the Echo i Burn It Down, wiem, które to są. Ale płyta podoba mi się, dobrze mi się jej słucha i powiem wam, fajne jest to, że mogę sobie jej słuchać w pełnej jakości. Takie wiecie, powiem wam, te słuchaweczki, Blazerka Harrisy, dałem za nie, nie pamiętam ile już, pewnie dużo, ale są zajebiste w każdym calu. Naprawdę dobrze na nich wszystko słychać, szczególnie muzyki na pełnej głośności. Okej, okay, dalsza część. Bielak jeszcze siedząc w Bułgarii miał swój cudowny czytnik, a raczej swoją książkę Amazon Kindle. To jest, moi drodzy, 133 książki w jednym urządzeniu, które uwielbiam i sprawia mi bardzo dużo radości. I powiem wam, przeczytałem sobie 6 książeczek w ciągu tygodniowego wyjazdu i które mogę wam na pewno z całym sercem polecić. Na pewno przeczytałem po raz drugi, bo już czytałem tą książkę, Metro 2033, które wam serdecznie polecam, bo możecie powiedzieć, a grałem w grę, była nudna i tak dalej, ale jeśli naprawdę jesteście dojrzali, bez obraz oczywiście dla młodszych osób, ale tą książkę zrozumieją tylko dojrzałe osoby, które wiedzą co nieco i uwaga, bo może wam powodować bardzo duże dylematy psychiczne. Jest świetnie pokazane to, w co człowiek wierzy. Macie tam satanistów, chrześcijan, mistyczne wierzenie, niewidzialnych obserwatorów, ale to już inne i tak dalej, i tak dalej. I książka na pewno jest świetna, aczkolwiek jej druga część, czyli Metro 2034, musiałbym się zastanawiać, gdyż nie jest wcale taka dobra. Dalsze trzy książki, gdyż jest to jedna seria, to trylogia Darth Bane. Jeśli ktoś z was zna Uniwersum Gwiezdnych Wojen, wie, że zasadę dwóch, czyli to, gdzie był uczeń i mistrz, by jeden... Czekajcie, jak to było? By jeden był po... Kurczę. A, musiałbym sobie doczytać książkę, sobie zapomniałem. I chodziło głównie o to, że był tylko jeden mistrz i tylko jeden uczeń. Dlaczego? Gdyż Sithowie w swojej długiej karierze w Uniwersum Gwiezdnych Wojen mordowali się niemiłosiernie i zdradzali i tak dalej, i tak dalej. Więc najlepszą opcją było wprowadzenie zasady, gdzie będzie tylko jeden mistrz i tylko jeden uczeń. Do rzeczy. Darth Bane opowiada nam historię właśnie mrocznego lorda Sithów od jego początku. Nie będę wam nic mówił, powiem wam tylko, że jest świetnie pokazana domena Sithów, gdyż naprawdę wszystkie takie przekręty, zdrady i tak dalej są świetnie widoczne. Ogólnie fajnie jest pokazana historia Armii Światła, o której nikt z was pewnie nie wie. I naprawdę trylogia jest warta przeczytania, gdyż jest świetna. Mogę tak powiedzieć i jestem z tego dumny. Następna książka, którą przeczytałem, to... A właśnie, więc czytać. Jak będziecie mieli okazję, naprawdę warto przeczytać. Dlaczego zgasł mi monitor?
Dlaczego mnie? A, już się włączył. Okej. Okay. Następna książka to Maska Kłamstw. Jest to też kolejna książka z serii właśnie Gwiezdnych Wojen, która wyszła tak jakby po Darcie Bane w wydaniu pewnej firmy, już nie pamiętam której. Maska Kłamstw opowiada nam historię dojścia Nate'a Gunraya, nie wiem czy kojarzycie wicekróla, wiecie, ja teraz gadam o Gwiezdnych Wojnach, więc dajcie mi żyć jak to. Opowiada historię Nate'a Gunraya, tak dobrze? Nate'a Gunraya? Chyba nie pamiętam, co przeczytał. Mniejsza. Mówi ogólnie, jak to się stało, że on stał się tym głównym. Jest tam wątki o Qui-Gon Jinnie, o Obi-Wanie, o generale Kohlu, o mistrzu Jodzie, o Yaddle i... Pojechałem, już nie rozumiecie, stanę się na mistrzu Jodzie. No dobra, to już nie będę. I też książka jest fajna. Na tym skończę, gdyż następną był mini epizod o Darcie Maulu, ale nie będę konkretnie się rozpodziewał, o co chodziło. No i dobra, to jest tyle z książek. I następna rzecz. Jeśli, tak jak ja, jesteście fanami Gwiezdnych Wojen, powiem wam ciekawostkę. Nie wiem, czy wszyscy o tym wiedzą, bo nie wiem, kiedy Rok ostatnio nagrywał coś o Gwiezdnych Wojnach, bo oczywiście im kompendium jest Rok. Przepraszam was, wiem, jestem złym człowiekiem. Do rzeczy. Gra Star Wars The Old Republic, która w ogóle nie przebiła się nad falą WoWa i tak dalej, pozwoliła wprowadzić system free to play. Jeszcze się nie rozpędzajcie. Polega na tym, gdyż możemy dobić każdą naszą postać do 15 poziomu i stop! I stoimy. Mniejsza z tym, poziomów nie bije się wcale tak szybko i trzeba poświęcić na to trochę czasu, a daje to dużo frajdy, bo możemy sobie pograć w grę za free do 15 poziomu. Ale dlaczego to mówię? Nie wiem czy wiecie, ale na jesień ma zostać wprowadzony tak zwany system free to play na pełni. Będziemy mogli dobić nasze nie wiem jeszcze czy nasze postacie, bo nie zgłębiałem się jak to do końca wygląda, do 50 poziomu doświadczenia, czyli mamy 35 poziomów więcej, bo chyba teraz maksymalny 50 poziom, ale level cap zostanie zwiększony, więc może was to zainteresuje. Wiem, rok szkolny się zaczyna, to nie moja wina, że sobie znaleźli taki termin, ale mam nadzieję, że was to zainteresuje, więc tak jak mówię, wrzucę wam na dole linka do rejestracji na Star Wars The Old Republic i może was to zainteresuje. Nie wiem, czy jest jakiś kod, który mógłby mi dać jakąś kasę albo coś, bo jestem komercyjny. Nie, ale nie zastanawiam się w sumie, czy jest coś takiego. Mniejsza, nie będę się na to stał, więc tak jak mówię. I w sumie pytanie zadałem. Jeśli zorientowaliście się z tymi Gwiezdnymi Wojnami, możecie mi dać znać, będzie mi bardzo miło, jeśli tak się okazało. Oczywiście możecie dać łapkę w górę, a nawet dajcie łapkę w górę, bo czemu byście jej mieli nie dać, bo jak już to oglądacie, to mój lej wam się podoba, albo jestem taki brzydki, jestem fabrykiem natury i tak dalej, i tak dalej. I jeśli was zainteresowały moje gadki, wejdźcie na mój kanał, który macie gdzieś. Tam macie mój nick, obejście moje brzydkie materiały i dziękuję wam bardzo za uwagę dzieci i do zobaczenia w kolejnym odcinku o wszystkim i o niczym, w którym znów pokażę swój lej. Amen.